Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Minecraft bez sensu. Jak widzicie, jesteśmy w naszym domku i nic się za wiele nie zmieniło, ale chyba nadchodzi noc, więc fajnie było się przespać. Czy mogę pójść wreszcie spać, proszę? O, przepiękny poranek. Dlaczego jesteśmy w naszym domu i dlaczego za wiele rzeczy się nie zmieniło? Ponieważ jak w przednim odcinku widzieliście, byliśmy na wyprawie po diamenty i troszeczkę się załamałem, nie ukrywam, po tej wyprawie na diamenty, jak się okazało, że absolutnie nic stamtąd nie wypada z diamentów, nic, tylko eks. Była kompletna tragedia, ale na pewno nie poddajemy się i najważniejszą rzeczą, którą teraz chciałbym zrobić, to jest odnalezienie wreszcie jakichś zwierząt, które są przydatne. Jestem pewien, że są jakieś zwierzęta, które można hodować i z nich wypadają jakieś fajne rzeczy. Ze świn na przykład, zaraz wam pokażę. Jak zabijemy świnie, to ze świni wypada gunpowder, więc to jest całkiem akurat przydatne. Więc jeżeli udałoby nam się zdobyć świnie, nie narzekałbym. Z krów, krowy to jest całkiem dobre źródło jedzenia, bo z krów wypada na przykład jedzenie, chociaż najlepszym źródłem jedzenia akurat tutaj myślę, że drewno brzozowe. Tylko dosyć ciężko jest znaleźć do niego nasionka, jeszcze przynajmniej nie znaleźliśmy. Woohoo! Nie sprawdzaliśmy w ogóle glonów, co wypada z tych kelp. To jest ciekawe w ogóle, czy coś z nich fajnego wypada. Jakieś zielone klocki? Co to jest? Slime block! Wow! I z tego wypadają slimy! To jest fajne. Nie wiem, do czego te slimy nam się przydadzą, co prawda. Prawdopodobnie będziemy w stanie tylko z nich sobie wykraftować jakieś proste rzeczy. O, dzień dobry panu. Jakby z niego wypadały kości, to byłoby bardzo fajnie, bo nie ukrywam, że przydałoby nam się jakiś zwierzak już wreszcie. Nie mamy pieska, nie mamy nic. No jest tragedia kompletna. Ale tak właściwie przybyłem tutaj dokładnie, żeby sprawdzić, co wypada z tych rzeczy. Dzień dobry, świnko. Na razie ciebie zostawiamy. Co wypada z tych różnych takich nasion? O, z tego wypada, z tych markawek wypada padają właśnie te, oto, a z tego, z ziemniaków? Z kompostownika nie wypada nic, z tego drewna, z tego co pamiętam, wypadają sadzonki tego drewna, więc może być w sumie. Pozbieramy sobie wszystko, no bo co mamy z tym zrobić? Sprawdzimy jeszcze te kwiatki, bo one są ciekawe, one gdzieś tam rosną w paru miejscach, ale... A, nic z nich kompletnie nie wypada, dobra, no to nie, nawet nie ma co ich sprawdzać. Pójdziemy sobie w takim razie dalej w stronę wioski, czy z tego coś wypada fajnego? Nie, endstone, dobra, to nieważne. My sprawdzimy jeszcze resztę wioski, bo wydaje mi się, że gdzieś na pewno są jakieś sadzonki buraków, albo czegoś takiego, co można było sprawdzić. Dzień dobry panu. Czy ja my sobie zabijaliśmy wieśniaków na tym sejwie? Chyba nie, więc zabijemy tego Nidwita, bo on i tak nic w życiu ciekawego nie robi. Gin, kościu. Ale weź się nie opieraj, kolego, mógłbyś się nie opierać, przepraszam cię bardzo. W poprzednim odcinku nie zdołałem wam powiedzieć, o co chodzi, dlaczego to wszystko dookoła mnie jest takie troszeczkę inne. O, żółwia jeszcze zatłuczemy. Znajduję się teraz w nowym mieszkaniu, więc przeprowadziłem się i mieszkam teraz w Warszawie. O, dywanik taki zielony, to jest ciekawe, sprawdzimy ten dywanik. Mieszkam teraz w Warszawie, więc otworzyliśmy tam troszeczkę nowe możliwości i robię różne inne ciekawe rzeczy. O, iron barsy, tego jeszcze na pewno nie sprawdzaliśmy. Myk, może coś fajnego? Nie, niestety nie. Z tych kwiatków też pewnie nic ciekawego. A nie, z tych kwiatków padają nasionka dyni. A dynia to jest rzecz, z której na pewno dzisiaj zrobimy farmę. Dzisiaj właśnie mamy taki odcinek, w którym będziemy robili troszeczkę farm, mamy troszeczkę żelaza i troszeczkę innych rzeczy, więc będziemy robili właśnie farmy, będziemy robili tego typu różne rzeczy właśnie dookoła naszego tego. Będziemy się starali zebrać też wszystkie zwierzęta i zobaczyć, z czego da się zrobić najbardziej efektywną farmę właśnie na tym seedzie. Tam jest kuń, którego też nie udało mi się jeszcze zabijać na tym nowym zestawie tych. To będzie już mój domek taki stały. Już nie będziemy na pewno zmieniać seedów. Wszystkie rzeczy, które są tutaj dookoła, są mega fajne, tak, krówki sobie tutaj zostawiłem, bo one są fajnym źródłem pożywienia. O, z kunia nic niestety nie wypada, ale jak już uda nam się zdobyć jakieś źródło pszenicy faktycznie, to wtedy będziemy mogli je rozmnażać i mieć bardzo dobre źródło jedzenia, ale no niestety na razie nie ma żadnych takich źródeł pszenicy gdzieś w okolicy, więc jest trochę przypał. Chociaż co, możemy sprawdzić jeszcze te rzeczy, które zdobyliśmy teraz właściwie, z tego wypadają jakieś banery, z banerów czasami też fajne rzeczy lecą, a z tego szarego... Okej. Okay. I teraz pytanie z tych punktów, z czego wypadł ten baner? Z tego? Nie gadaj, że w tym siedzą diamenty, nie gadaj, o mój Boże, znaleźliśmy diamenty, guys. Dobra, nie spodziewałem się tego, nie ukrywam, że nie spodziewałem się tego kompletnie, że w tym będzie ukryty diament. O, z tego wypadają kowadła, dobra, kowadła aż tak bardzo nas nie interesują. Teraz nas interesuje tylko to, czy to było ukrytym źródłem diamentów, czy diamenty tak przez cały czas były blisko nas? Jeżeli tak, to okaże się, że będziemy mogli siano przetwarzać na diamenty, co jest całkiem fajną rzeczą. Nie jest jakoś super to OP, bo diamenty też nie są jakąś, powiedzmy sobie szczerze, najważniejszą rzeczą w Minecrafcie, jaką da się tylko zdobyć. O, to ty ukrywasz w sobie, śmierdziuchu, te diamenty. Dobra, no to zbieramy sobie w takim razie te prismariny, z których wypadnie nam mnóstwo różnych fajnych bajerów. To wywalamy, po co nam to, jeżeli możemy zdobywać diamenty z tych sztandarów. Nie ma o czym mówić w ogóle. Szary sztandar, zapamiętajmy to, koniecznie, że szary sztandar to są diamenty. O mój Boże, jaki upgrade, nie, to jest upgrade. Dobra, no to pierwszy cel tego odcinka już jest zrobiony, ten, o który walczyliśmy tak w poprzednim odcinku, zdobył udało mi się zrobić w pierwszych 5 sekundach nowego odcinka. Zostawimy to, niech sobie tutaj leży na razie. Sprawdzimy jeszcze, co ciekawego kryją te domki, o, na przykład te pressure plate, coś z nich ciekawego pewnie w końcu musi wypaść. O, kobla jeszcze warto było skopać. O, z kobla wypada mnóstwo rzeczy. O, okej. Okay. Dobra, więc pozbieramy sobie tego jedzenia całkiem sporo. Myślę, że to nam się na pewno przyda, więc czemu byśmy mieli tego nie pozbierać? I będziemy już w stanie sobie za chwilę posadzić pierwszą naszą farmę, więc za chwilę widzimy się na górze i będziemy już powoli, wiecie, przygotowywać ziemię. Okej, okay, jesteśmy w domu. Ważne
plany jest to, żebyśmy jeszcze zrobili jedną rzecz, mianowicie zdobyli wodę, a wodę możemy zdobyć oczywiście przez przetopienie tych wszystkich rzeczy, które wcześniej staraliśmy się zdobywać w przednim odcinku. Czy mi zostało coś z tego żelaza, czy będę musiał iść kopać węgiel? Chyba będę musiał iść kopać węgiel. O, dobra, mamy żelazo, dobra, wykopiemy sobie troszeczkę tego żelaza, bo już nam się w ogóle kończą te wszystkie narzędzia, chociaż na razie chyba nie będzie nam to za bardzo potrzebne do jakichś narzędzi, bo mamy już źródło diamentów. Co prawda niewielkie, bo już tych przedmiotów za wiele nie zdobędziemy, ale jak będziemy hodować, wiecie, te farmy, no to czemu nie? Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Troszeczkę w sumie tych nasion zdobyliśmy teraz podczas tego wykopywania tych koblów, więc być może uda nam się to zasadzić. Nie wiem tylko, z którego wypadał ten prismarin. Nie z pszenicy na pewno, właśnie z marchewki chyba. A niestety chyba marchewki w tym mi się nie udało zdobyć. Czy mam rację? No niestety, udało mi się zdobyć tylko ziemniaki. No dobra, być może kiedyś znajdziemy źródło marchewek i wtedy będziemy sobie w stanie to wszystko robić, ale na razie nie ma co gadać, po prostu przetopimy sobie na spokojnie te materiały i już za chwilę będziemy mieli wiaderko, żeby zrobić sobie początkową farmę. Wjechał mały upgrade'ik materiałów, patrzcie, diamentowy kilo, diamentowy mieczyk, wszystko jest już na swoim miejscu i zrobimy sobie co? Zrobimy sobie dwa wiaderka, już tu się za chwilę to wszystko przetopi i zrobimy sobie farmę jakoś gdzieś tutaj w pobliżu, myślę, o, tylko trzeba się przespać. No, jakoś gdzieś tutaj w okolicy, na przykład nawet możemy to zrobić gdzieś właściwie tutaj, bylebyśmy mieli dirta. Jedne co musimy zdobyć to, wiecie, źródełko nieskończonej wody, żebyśmy mogli to wszystko ogarniać sobie i przynieść tej większą ilość wody z dołu, żeby nie musieć się za tym targać, co zrobimy za chwilę. Troszeczkę mnie też wkurza mój brak dojścia na górę, bo ja zawsze wspinam po jakichś takich głupich skałach i marnuję mnóstwo czasu. Za każdym razem z innej strony jest ciągle ta sama śpiewka. Musimy sobie zrobić jakąś, wiecie, komunikację. Czy ja w ogóle zdobyłam żelazne? Nie, tylko mam jedne narzędzia. Musimy sobie zrobić jakąś sprawną komunikację właśnie z tamtą częścią miasteczka tych villagerów. Ich nie będziemy zabijać, bo oni żadnego fajnego lutu nie przynoszą. A my za to mamy już nieskończone źródełko wody, które sobie zrobimy, załóżmy tutaj pod domem. Co tam, będę miał wodę w piwnicy. Nie ma to większego znaczenia. Bylebyśmy tylko mogli sobie postawić właśnie tutaj na zaoranym polu, do którego nie mam nawet oraczki, nie wiadomo dlaczego, ale zaraz ją zdobędziemy z kopania dirta. Mam nadzieję. No, come on, same łopaty i kilofy, jest oraczka. Dobra, myk, mamy oraczkę. No i co? Skopujemy środkowy ten klocek i zbieramy jeszcze kilo przy okazji i oramy całkowicie caluteńkie pole dookoła. Na pewno posadzimy sobie gdzieś w takich miejscach, o, na przykład tutaj sobie posadzimy jedną tą, jedną dynię i tutaj możemy sobie posadzić gdzieś drugą, a wreszcie miejsc gdzieś troszeczkę dalej chciałbym posadzić właśnie te, nie pierogi, tylko ziemniaki, które zebrałem, bo to jest całkiem, myślę, że może być fajne źródło czegoś, jakiegoś surowca, jeszcze nie wiem jakiego, zobaczymy. W takim Minecrafcie to do wszystkiego trzeba dochodzić, tak wiecie, kroczek po kroczku, za wiele się nie dzieje, ale trzeba działać, żeby coś osiągnąć w tym wszystkim. No i tak to właśnie tutaj jest, zobaczcie, już mamy pierwsze tutaj plantację tych, może znajdziemy jakąś mączkę kostną, więc warto, bo warto było to przyspieszyć, żeby wiedzieć, co się może będzie działo już niedługo. Mamy jakąś mączkę, mamy 5 sztuk, nie za wiele, ale będziemy mogli przy okazji sprawdzić, co wypada z ziemniaków i czy opłaca się w ogóle to hodować. Przypuszczam, że może się opłacać, bo jeszcze tego nie sprawdzaliśmy, a nie, sprawdzaliśmy, z ziemniaków wypada tylko ten kwiatek. Dobra, to ziemniaki może nie są jakoś szczególnie opłacalne, ale za to dynie mogą być opłacalne, właśnie, co się wydarzy z dynią? Absolutnie nic, a to? To też absolutnie. Nie no, tragedia. Dobra, zrobiliśmy pole, ale absolutnie nic z tych rzeczy nie jest opłacalne, żeby to robić. Dobra, niech na razie to w takim razie rośnie. W przyszłości być może zdobędziemy coś jeszcze innego. No właśnie, ale propos przyszłości, to warto było się rozejrzeć jeszcze po tej wyspie, bo nie sprawdziłem absolutnie całej wyspy, a tu są różne kwiatki, z których czasami fajnie się dzieje i wypadają z nich jakieś ciekawe rzeczy. O, na przykład z tego wypadają hopery, z których z kolei wypada absolutnie nic, więc może hopery to niekoniecznie, zostawimy sobie być może na przyszłość. Tutaj jest jeszcze kolejny kwiatek, którego nie sprawdzałem, z którego niestety wypadają takie płotki. Co jeszcze możemy sprawić? Tutaj widzę akurat kawałek tego starego tak zwanego bambusa, czyli trzciny. O, z której wypadają mega fajne rzeczy i szkoda, że ją zbiłem całą. No to nie było, to nie był zbyt ogarnięty ruch z mojej strony, ale dobra, no zdobyliśmy przynajmniej troszeczkę tej pszenicy, więc mielibyśmy materiał, żeby rozmnażać. Wiemy już, co musimy zdobyć. Skoro już mamy w ogóle takie dobre rzeczy, to możemy też przy okazji sprawdzić, co wypada z ryb, bo tego też nie sprawdzaliśmy. Na przykład nie wiem, co wypada z tej ryby. Powinienem ją zabić na hita. Tak, zabiłem, ale nic niestety nie wypada, ale kałamarnicę też możemy spokojnie sobie sprawdzić, myślę. Ale no, tak średnio była zainteresowana oddawaniem czegokolwiek, więc teraz z tych też nic nie wypada, no strasznie ciężko. A nie, patrzcie, to się jednak wypadło, chwila. Ze Squida wypadła jakaś mapa, co to jest za mapa? Mapa do ukrytego skarbu, czy to jest daleko ode mnie? W sumie niedaleko, ej, możemy to sprawdzić. Skarby pozostają jakby z tym samym asortymentem, więc możemy sobie na spokojnie to ogarnąć. Szybki crafting, szybka łódeczka.
Dobra, Southwest, płyniemy. Nie wiem, co się wydarzy, nie wiem, czy mapa nam pokaże coś ciekawego, wsadzę sobie w ogóle w drugą rękę, bo tak będzie łatwiej ją widzieć. Dobra, lecimy na całej perze. Dobra, odpływamy od naszej wzruszającej wyspy. W ogóle nie wiem do końca, jak nazwać naszą wyspę. Na tą serię w ogóle chyba przeniesiemy tę naszą zwykłą survivalową serię, bo tam już za bardzo nie ma co robić. Od tutaj przynajmniej jest jakieś fajne wyzwanie, jakoś fajnie możemy coś fajnego porobić, pobawić się i tak dalej. Więc myślę, że mi się wydaje, że to będzie nawet ciekawsze rzecz niż to, co do tej pory robiliśmy. O, jest, powoli odkrywamy już to wszystko, więc musimy płynąć chyba w tą stronę. Tak, jesteśmy już widoczni na mapie, dobrze jest, dopływamy. Jesteśmy całkiem blisko, czy mam łopatę? Na pewno mam jakąś. Wypada mi na pewno z dirta, bo tam mnóstwo tych z dirta wypada łopat. Tam są w ogóle jakieś... O, tam jest ten biom, na którym jeszcze nie byłem. I to jest ciekawe, bo tych bloków też nie zbijałem. Nie mam zielonego pojęcia, co z tych bloków może wypadać. Czy to jest w ogóle możliwe? Możliwe, patrzcie. To jest podwodny skarb, dziwne. Dobra, weźmy sobie w takim razie tą. Skarb jest gdzieś tutaj, dobra, nie wiem, kopię po prostu, nie wiem, co się może wydać. Znowu będę musiał rozkopać absolutnie wszystko tutaj, co tylko się da. No nie, no ale kolego, ty też się chcesz dawać do skarbu. Gdyby się, że ty coś ciekawego dropił, a ty całkowicie nie, w ogóle nudy jakieś kompletne dropisz. Skórę, człowieku, daj pan spokój. Dobra, nie wiem, ten skarb to był jakiś skam, nieważne. Polecimy w takim razie zobaczyć tego kaktusa, bo tu absolutnie nic nie ma. Przekopałem cały piasek, że tego już nie będę kopał, nawet nie liczcie na to, że będę to kopał. Zobaczymy sobie jeszcze, co tutaj się dzieje. Tylko na tej właśnie pustyni, bo to jeszcze nigdy nie byłem. Nie wiem, co właśnie z tej paczki może tutaj wylatywać. Myk, o, kobel z tego wypada. Nie, co to jest? To jest koral blok, okej. Z tego piasku też pewnie nic imponującego nie będzie wypadać. O, sól i ten, dobra, to możemy coś sobie. Czy nie sól, tylko cukier. Możemy sobie tutaj przychodzić, żeby robić ciasta. Nie, to są dropy z potworów w ogóle jakieś. To jest warto kopać. To jest ciekawa sprawa, patrzcie. Strasznie dużo ciekawych rzeczy z tego wypada. To jest mega fajna rzecz. Wywalam mnóstwo tych narzędzi, pozbieram sobie to i myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Zbieraliśmy całkiem sporo fajnych rzeczy, nawet glowstone tam się jakiś trafił, który jest chyba dosyć rzadkim dropem z tego, ale zawsze się przyda do oświetlania domku, jak nie będzie pochodni. Tak, to jest glowstone? Tak, to jest glowstone z nową teksturą, więc ja już wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się podobał, koniecznie zostawcie lajka, zobaczymy się już w kolejnym odcinku na tym kanale, jak tylko wrócę z mojej wyprawy, bo jeszcze mam jedną małą wyprawę, ale prawdopodobnie was to nie dotyczy, bo materiał będzie już za 2 dni. My zobaczymy się już niedługo, trzymajcie się i na razie!